Witam Państwa ponownie i zapraszam na Teledziennik. Wtorek, 16 dzień maja, jest jednocześnie 136 dniem roku. Słońce zajdzie dzisiaj o 20:25. Dzień trwa zatem 15 godzin i 45 minut. Jest i o 8 godzin i 2 minuty dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny obchodzą Andrzej, Diana, Jędrzej, Honorata, Małgorzata, Przemysław i Szymon. Wszystkiego najlepszego. A oto najważniejsze informacje dnia. Dzisiaj w Zwoleniu odbył się pogrzeb dwóch młodych chłopców, którzy w nocy z soboty na niedzielę popełnili samobójstwo, wieszając się na drzewie. Na temat ich śmierci krążyły i krążą nadal różne pogłoski. Przed kilkunastoma dniami opinię publiczną zbulwersowała sprawa samobójstwa dwóch młodych ludzi z Pionek. Tymczasem w nocy z soboty na niedzielę w Zwoleniu popełnili samobójstwo przez powieszenie dwaj 16-letni chłopcy, Wojciech Bączkiewicz i Arkadiusz Borek. Nieznane są motywy ich czynu. Istniały przypuszczenia, że należeli do sekty satanistów, czemu stanowczo zaprzeczają koledzy i koleżanki z ich najbliższego otoczenia. O tych sektach są straszne bzdury. Po prostu kolegów się powiesiło dwóch pionkach, znaczy, że to jest sekta. To żadna nie jest sekta, po prostu oni się wieszają, po prostu nie odpowiada im takie życie i oni po prostu chcą się powiesić. A znałaś tych z Pionek także? Tak, to byli moi koledzy. I to też nie żadna sekta w gazetach, piszą takie bzdury, po prostu oni sobie dużo dokładają. A w takim razie dlaczego im się nie podoba to życie? No nie wiem, po prostu nie ma dla nich sensu. Wyrzuciliśmy im najpierw sznurki z domu i mówiliśmy, żeby się nie wieszali. Ja później poszedłem do domu, a chłopaki poszli z nimi do lasu. No i oni założyli sznurki na drzewo i Marek im pociął te sznurki, wyrzucił. Wojtek powiedział, że się nie będzie wieszał. I wrócili się, każdy się rozszedł do domu, a oni się z powrotem wrócili we dwóch, Wojtek z Borkiem, i się powiesili. Więcej szczegółów dotyczących tej sprawy przedstawimy Państwu po Teledzienniku. Wczoraj odbyła się druga tura drugiego zjazdu regionalnego Unii Wolności w Radomiu. Obradom przewodniczył członek Rady Krajowej Unii Janusz Szlanta. Uczestnicy zjazdu dyskutowali między innymi na temat uaktywnienia się partii i ugrupowań politycznych związanych z Unią Wolności w życiu politycznym regionu. Wybrano również nowy skład Komisji Regionalnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Regionalnej, której przewodniczącą została ponownie Lidia Wasiak. Po raz drugi zostałam wybrana przewodniczącą. Odbieram to jako element jakiejś kontynuacji. Przede wszystkim tego elementu w naszym postępowaniu polegającego na skupieniu się na pracy merytorycznej, na tworzeniu zespołów naszych działaczy, którzy wypowiadają się już na bardzo konkretne tematy, konkretnych rozwiązań politycznych, społecznych, przekładając je również na poziom regionu. To był główny nacisk mojego dzisiejszego wystąpienia programowego. Zostało ono zaakceptowane przez tutaj uczestników zjazdu i rozumiem mój wybór jako akceptację tego kierunku. Najważniejszymi zadaniami drugiej tury zjazdu było podjęcie uchwał dotyczących regionu radomskiego. Dotyczących oceny polityki Urzędu Wojewódzkiego w sprawach gospodarczych regionu, dotyczących polityki w sprawie rynku pracy, dotyczących spraw samorządu terytorialnego i także takiej naszej propozycji w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego. Jutro wyjeżdża do Kazachstanu konwój z darami dla mieszkających tam Polaków, zorganizowany przez Fundację Pomost, Pomoc Polakom na Wschodzie. Konwój humanitarny Radomskiej Fundacji Pomost wyrusza jutro w rejon Kokczetawy. Sześcioosobową ekipę i oczywiście kierowców czeka jazda trasą liczącą ponad 3000 km. Główną część darów stanowią medykamenty. Jest to szczególny rejon, rejon Kokczetawy, gdzie zamieszkujący tam Polacy byli eksploatowani jako robotnicy w kopalniach uranu. Ludzie, którzy przez cały okres swojego życia byli systematycznie poprzez swoją pracę napromieniowani. I stąd wiele, wiele groźnych chorób, przede wszystkim krwi, gdzie w Kazachstanie nie ma możliwości zdobycia, mówiąc szczerze, ośrodków opatrunkowych, a co dopiero mówić specjalistycznych lekarstw. Stąd około 2/3 naszego transportu stanowią lekarstwa najpotrzebniejsze dla tych ludzi. Oprócz pomocy materialnej jest i pomoc kulturalna.
w rodzaju występów, występu aktora, aktora radomskiego, pana Jerzego Stępkowskiego, który to w trzech miejscowościach wystawi monodram zatytułowany Głos naszej ziemi. Na całej trasie konwojowi będzie towarzyszył operator naszej telewizji. Jutro przekażemy reporterską relację z wyjazdu, natomiast w najbliższą niedzielę szerszy reportaż. W Radomiu powołano rzecznika praw dziecka. Został nim Włodzimierz Wolski, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz przewodniczący Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Decyzję o powołaniu rzecznika podjął Komitet Ochrony Praw Dziecka na ostatnim posiedzeniu Zarządu Krajowego. Rzecznik będzie interweniował w sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie naruszenia praw najmłodszych. Będzie on też pełnomocnikiem prawnym reprezentującym dzieci podczas rozpraw sądowych. Jak nam powiedziano, Radomskie jest jednym spośród 8 województw, w którym będzie działała instytucja Rzecznika Praw Dziecka. Instytucja ta będzie współpracowała także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przed Sądem Wojewódzkim w Radomiu toczy się postępowanie przeciwko Andrzejowi C. w sprawie tragicznego zdarzenia, które miało miejsce 14 maja ubiegłego roku w Załężu Dużym, gmina Pniewy. Wtedy właśnie doszło do tragicznego zgonu 23-letniego mieszkańca tej miejscowości. Sprawa ma o tyle charakter nietypowy, że według aktu oskarżenia sprawcą śmierci miał być niedoszły teść zmarłego, zaś zgon sam spowodowany miał być poprzez oddanie strzału ze strzelby myśliwskiej. Prokurator wniósł akt oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego, przyjmując w zarzucie, że oskarżony działał w zamiarze pozbawienia życia i zakwalifikował ten czyn jako zbrodnię zabójstwa. Sąd Wojewódzki przeprowadził już dwie rozprawy w tej sprawie. Przesłuchaliśmy część świadków oraz biegłych, w tym medyka sądowego i biegłego z zakresu badań balistycznych z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Kolejny termin tej rozprawy przewidziano na dzień 26 maja bieżącego roku. Komisja Kultury Rady Miejskiej zaopiniowała wczoraj pozytywnie propozycję utworzenia w Radomiu orkiestry kameralnej. Są już pierwsze konkrety. Można śmiało powiedzieć, że zaczynamy dochodzić do terminarza, czyli zaczynamy ustalać terminy, których się musimy trzymać. Pierwszym terminem jest to, że w ciągu 2 tygodni ja wspólnie z panem Stanisławem Baworem, który się tym zajmuje, spotkamy się z zarządem miasta i zaproponujemy mu, aby powołał pełnomocnika do utworzenia takiej orkiestry. Ostatecznie podczas sierpniowej sesji na temat powołania orkiestry ma się wypowiedzieć Rada Miejska. Być może, jak to proponuje przewodniczący Komisji Kultury, radny Gajewski, muzykami będą Polacy mieszkający na wschodzie. Czy wiadomo już coś na temat finansowania orkiestry, ile liczyłaby osób i czy działałaby tak, jak to wstępnie proponowano, na przykład przy Radiu Radom? Są tutaj dwa pytania, więc najpierw na jedno. Wiadomo w tej chwili, że nie ruszymy z pełnym składem orkiestry w tym roku. Chcielibyśmy bardzo, aby w tym roku, od 1 września, zaistniał dyrektor tej orkiestry i żeby do końca roku skompletować kwartet. Kwartet, który mógłby grać i który można by obudowywać muzykami do koncertów, na umowy zlecenia, bo jest to tańsze. Jeżeli ustalilibyśmy, że to jest jeden koncert w miesiącu, to wtedy na ten jeden koncert muzycy mogliby przyjechać i zagrać. Natomiast kwartet mógłby grać i ćwiczyć i koncertować więcej. Druga rzecz odnośnie finansowania i przynależności. Na pewno wszystkie pieniądze na działalność orkiestry będą przeznaczone z budżetu miasta, z działu 83 Kultura, a dokładnie 84-95 jest to działalność różna. Dopiero w momencie powołania orkiestry i podporządkowania jej pewnej instytucji możemy mówić o tym po prostu, czy ona będzie przy Domu Kultury którymś, czy Centrum Kultury Informacji, czy na przykład przy Radom Media, czy przy Radio Radom. W tej chwili takiej decyzji nie ma. W poniedziałek w ramach Wiosny Studenckiej rozpoczął się dwudniowy ogólnopolski przegląd teatrów nieprofesjonalnych Jama 95.
ale ja stawiam, ja pytam, ja chcę wiedzieć. Pan stawia, to inna gadka. Wystąpiły teatry Na walizkach z Radomia, Z Przywidza, reprezentujący Gdańsk, Strona 13, również z Gdańska, oraz na zakończenie pierwszego dnia przeglądu wystąpiła radomska Scena Resursa z Franciszkiem Żebrakiem. O ocenę pierwszego dnia poprosiliśmy Marka Branta, twórcę i scenarzystę teatru Strona 13, który zaprezentował spektakl Rybka, bardzo dobrze przyjęty przez młodą publiczność. Podsuwa dwa następne zielone i one na mnie tymi łokszami. I co? I żebym ja im buźkę, bo to z tego mają być i rodzice, tak? Nie pamiętam nazwy pierwszego zespołu tutaj z Radomia, ale zachwycił mnie swoją poetyką i takim jakby aktualnym przesłaniem do współczesnych ludzi, odwołując się trochę do tego, co było, ale w dużej mierze do tego, co jest w obecnym świecie. Bardzo tutaj muszę reżyserowi tego przedstawienia pogratulować pomysłu w ogóle na takie przedstawienie, bo jest to temat, tu jest niebezpieczeństwo, jest to teatr, znaczy nie teatr, tylko sztuka jest temat, o. Temat jest na tyle ostatnio modny, że po prostu bardzo łatwo popaść w jakieś takie proste rozwiązania sceniczne i takie jakieś stereotypowe myślenie o tym, że tutaj tego nie było. Nie było aż tak bardzo widać. Pozostałe spektakle również są no dobre po prostu i co tutaj będziemy się oszukiwać, jest na co popatrzeć. Rozumiesz? Sprawiasz mu ból. Jestem pobłażliwa w stosunku do ciebie. Dzisiaj w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa wystąpią teatry z Radomia, Lublina i Gdańska. Organizatorami imprezy są Telewizja Dami, Resursa, Wyższa Szkoła Inżynierska, Stowarzyszenie Deszcz Wrogich Automatów oraz Stowarzyszenie Twórców Akademickich JAMA. Jakieś rozczarowanie, kłopot? Nic innego jak poczucie bezczynności, różności. W Teledzienniku pora na informacje ze sportu. Szczypiorniści Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej zajęli trzecie miejsce podczas rozegranych w Zielonej Górze akademickich mistrzostw Polski. Radomianie prowadzeni przez trenera Mirosława Kobzę nie zdołali tym samym powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu, kiedy to wywalczyli tytuł mistrzowski. W Zielonej Górze triumfowali gospodarze przed reprezentacją Opola. Z udziałem Czarnych Radom jutro we Wrocławiu rozpocznie się finałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w siatkówce. O medale walczyć będzie 8 zespołów podzielonych na dwie grupy. W grupie pierwszej obok Radomian zagrają drużyny Bzury Ozorków, Polmosu Starogard Gdański oraz Jokera Piła. Zwycięzca zagra o złoto. Drugi zespół w klasyfikacji grupowej o brąz. Tenisiści stołowi Euromirexu nie zdołali się zakwalifikować do finałowej rundy gier barażowych o awans do pierwszej ligi. Podczas półfinałowego turnieju rozegranego w Przemyślu podopieczni trenera Andrzeja Wiatraka przegrali wszystkie spotkania, ulegając kolejno 1-9 Elektrykowi Toruń, również 1-9 miejscowemu MDK-owi oraz 3-7 Odrze Księżnice. Awans do dalszych gier wywalczyły zespoły Elektryka i MDK-u. W czwartek o godzinie 18 w kawiarni Puenta odbędzie się wielki finał plebiscytu Słowa Ludu i Telewizji Dami Piłkarz 85-lecia, podczas którego ogłoszona zostanie wybrana przez Państwa złota jedenastka najlepszych piłkarzy w historii Radomiaka. Uroczystość uświetnią swoją obecnością m.in. Kazimierz Górski, Ryszard Kulesza, Lucjan Brychczy, Hubert Kostka oraz Jerzy Połomski, który wystąpi z mini recitalem. A teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią powracamy do zwoleńskiej tragedii dwóch chłopców w relacji filmowej Ewy na Koniecznej. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.